Marek Nowakowski, Paw, Olga Tokarczuk, profesor Andrius w Warszawie. Dwoje wybitnych przedstawicieli współczesnej prozy, którzy zdobyli ogromne uznanie w Polsce i poza jej granicami. Urodzony w 1935 roku Marek Nowakowski to pisarz, tłumacz, publicysta. Przez całe życie był blisko związany z Warszawą. Początek jego twórczości przypada na rok 1957. Jako 22-latek zadebiutował wtedy krótkim opowiadaniem zatytułowanym Kwadratowy, opublikowanym w tygodniku literacko-społecznym Nowa Kultura. W czasach Polski Ludowej wraz z innymi polskimi pisarzami założył podziemne pismo literackie Zapis, wydawane w tzw. drugim obiegu, działające nielegalnie, bez ingerencji państwowej cenzury. Nowakowski uchodzi za twórcę tzw. realizmu peryferyjnego. Swoje utwory często poświęcał postaciom z marginesu społecznego, których temat zwykle był ignorowany lub o którym powszechnie milczano. Jego twórczość charakteryzuje się zwięzłością i skupieniem na konkretach. Świat przedstawiony u Nowakowskiego jest zbiorem spostrzeżeń i refleksji wysnutych z obserwowania świata okiem zwykłego człowieka. Otaczający świat pisarz poddawał analizie, często odnosząc się do niego z dezaprobatą i rozczarowaniem których wcale nie ukrywał. Krytykował współczesne mu realia z perspektywy zwykłego obywatela. W latach 90. XX wieku, w czasie zachodzących w Polsce zmian ustrojowych, wydał kilka publikacji satyryczno-ironicznych dotyczących ówczesnych realiów społecznych. Do życia podchodził bardzo emocjonalnie, sięgając po pióro, każdorazowo dawał upust swoim skumulowanym emocjom. Oprócz licznych opowiadań, Marek Nowakowski ma w swoim dorobku artystycznym również kilka scenariuszy. Między innymi do filmu Meta Antoniego Krauzego z 1971 roku, czy Siedem Czerwonych Róż, czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o innych w reżyserii Jerzego Sztwiertni z 1973 roku. Zmarł w roku 2014. Drugą ważną postacią polskiej literatury współczesnej jest pisarka, eseistka i poetka Olga Tokarczuk. W 2018 roku otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Urodziła się w roku 1962. Zadebiutowała jako siedemnastolatka opowiadaniem wydanym w harcerskim czasopiśmie dla młodzieży. 14 lat później, w roku 1993, wydała swoją pierwszą powieść Podróż ludzi księgi. Sporym sukcesem okazała się jej trzecia powieść pod tytułem Prawiek i Inne Czasy, która ukazała się w 1996 roku. W 2001 roku Tokarczuk zabłysnęła również swoim esejem Lalka i Perła, poświęconym najbardziej warszawskiej polskiej powieści. Za książkę Bieguni zdobyła prestiżową nagrodę literacką Nike. Z kolei jej powieść Prowadź swój pług przez kości umarłych została zekranizowana przez Agnieszkę Holland. Jak się podkreśla, jest to thriller moralny z kryminalną zagadką. Poza uprawianiem twórczości artystycznej, Olga Tokarczuk bierze również udział w życiu publicznym jako aktywistka. Założyła fundację swojego imienia działającą na rzecz praw człowieka i zwierząt oraz ekologii. Organizacja angażuje się także w promocję polskiej sztuki i literatury w kraju i za granicą. Olgę Tokarczuk i Marka Nowakowskiego łączy to, że w swojej twórczości kładą oni nacisk na siłę symbolu i sensu. Oboje reprezentują klasę twórców, którzy nie obserwują świata jako bierne jednostki, ale wyciągają wnioski i biorą aktywny udział w życiu społecznym i politycznym. Za pomocą słowa pisanego dzielą się z czytelnikiem swoimi refleksjami.